W poniedziałek 5 lipca 2010 roku po południu podczas trwania cyklu szkoleń dotyczących spółdzielni socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach na salę weszła grupa mężczyzn chcących założyć takową spółdzielnię. Prezentacji składu dokonał Roman Gulej. Zwrócił on uwagę na wachlarz możliwości, jakie będzie w stanie zapewnić pięcioosobowa grupa z korzyścią dla naszego miasta. Przedmiotem naszej działalności będą roboty drogowe, remontowe ubytków asfaltu, urządzeniami typu breczer. To jest taka maszyna, która miesza emulsję razem z grysikiem. Drobny asfalt, drobne dziury, nie nowe całe asfalty, tylko remonty. I jeszcze chcemy też prowadzić działalność usługową związaną z utrzymywaniem zieleni. Roboty oraz roboty wykończeniowe, malowanie, tynkowanie, posadzki jakieś tam budynków. Zimą, wiadomo, te remonty byśmy chcieli i jakieś odśnieżanie parkingów, uliczek wkoło miast, wkoło bloków. Czy to oznacza rezygnację z usług świadczonych przez firmy spoza Brzezin i powiatu brzezińskiego? Wicestarosta powiatu brzezińskiego Marcin Pluta wyjaśnia, że jak najbardziej jest to możliwe. Dzięki temu, że spółdzielnia pewne zlecenia będzie robiła dobrze jakościowo, oczywiście, bo to jest podstawowy warunek, będzie to taniej i z pożytkiem dla społeczności lokalnej, dlatego że te pieniądze zostają właśnie na miejscu w Brzezinach. Zamiatanie miasta firma Tomaszowa. Dlaczego ma robić to tak zewnętrzny podmiot? Zalepianie dziur i odśnieżanie na przykład to są podmioty z Koluszek, prawda? Nie będę wymieniał nas. Co my to mamy? Zieleń miejska, myślałem, że z Łodzi, dowiedziałem się, ze Skierniewic, tak? Dlaczego podmioty z zewnątrz naszego miasteczka, naszego powiatu mają właśnie otrzymywać, konsumować te pieniądze? Przecież tak naprawdę wypływa wszystko za tymi firmami, a tutaj powinniśmy kreować właśnie dzięki takim zadaniom rozwój lokalny. Miejmy nadzieję, że nowa spółdzielnia socjalna będzie bardziej efektywnie reagować na ubytki wiezdni czy też wysokie zarośla. Czas jak zwykle będzie sędzią. ibtv.pl Internetowa brzezińska telewizja.